Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na antenie telewizji w Polsce.pl. Jak zwykle zadajemy gorące pytania, a tym razem brzmi ono tak. Czy rozpoczyna się prześladowanie opozycji? Będę na ten temat rozmawiała z moim i z państwa. Gościem jest z nami posłanka Agnieszka Wojciechowska-Vanhoekelom, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Witam panią bardzo serdecznie. Szanowni państwo, ten atak na Prawo i Sprawiedliwość niemal ze wszystkich stron jest bardzo brutalny i widoczny gołym okiem. Zarówno ze strony Europarlamentu, za czym stoją europosłowie opozycji, ale też pierwsze posiedzenie Sejmu zaledwie kilka dni temu ujawniło brutalizację życia politycznego i zmasowany atak przeciwko kandydatom Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałków Sejmu i Senatu. Zaledwie kilka dni temu, jak doskonale pamiętamy, w Europarlamencie poprzez głosowanie odebrano immunitety czterem europosłom Zjednoczonej Prawicy. Dlaczego? Z politycznego powodu, bo żadnych innych przesłanek przecież nie było. Nieuzasadnione ataki, a widzą też przypuszczane na Polskę inni europosłowie z innych krajów. Dlatego stają w obronie naszego kraju, obcy, ale przyjaźni i obiektywni, bo naszej opozycji jeszcze obecnej w Europarlamencie przecież na obronę polskich interesów nie stać. Posłuchajmy wypowiedzi bardzo mocnej węgierskiego europosła. Dziękuję bardzo. Szanowne koleżanki i szanowni koledzy, Polacy są dumnym narodem pewnym siebie, który odnosi sukcesy i jest w stanie podążać własną drogą bez ciągłych lekcji ze strony Zachodu. Sprzeciwiam się ciągłym atakom na Polskę i domagam się więcej szacunku dla polskich wyborców. I continue in English now. And a word to my colleagues. Zwracam się do kolegów z EPL-u, którzy są za tym atakiem, stoją. Państwo mylnie uważają, że jeżeli państwo nie potrafią u siebie w kraju wyborów wygrać, to trzeba przyjechać tutaj do Strasburga, do Brukseli, zebrać radykalną lewicę wokół siebie, atakować własny kraj i własnych obywateli tutaj. To nic nie da wam, to nie da wam w wyborach w większości, bo Polakom się to nie podoba. Zresztą nie podoba się to tak samo Węgrom. Trzeba najpierw wygrać u siebie merytorycznie wybory w kraju, przestać atakować swoich rodaków tu w Strasburgu, w Parlamencie Europejskim. To jest naprawdę niewłaściwe zachowanie. Niech żyje Polska. Pani Agnieszko, już obcy europosłowie widzą, że te ataki na polski rząd, na Polskę są po prostu, mówiąc krótko, ustawką i bardzo, bardzo konkretnym planem. Czy uda się jakoś jednak prawicy wyjść z tego impasu? No bo w tym momencie rzeczywiście jest atakowana również ze strony obecnej jeszcze opozycji w Sejmie Polskim. Znaczy to, co się działo przez pierwsze dwa dni posiedzenia tego Sejmu, które w tej chwili jest przerwane, my mamy przerwę do wtorku, nie mieści się normalnie w głowie i żadnych standardach europejskich. Proszę sobie wyobrazić, że nie tylko ta frakcja koalicji, która tyle mówiła o prawach kobiet i taszczyła te hasła na sztandarach, złamała de facto prawo kobiety, kobiety, która do tej pory pełniła najważniejszą funkcję w państwie, pani marszałek Witek, jej prawo do tego, żeby mogła sprawować funkcję, do której jest świetnie przygotowana, predysponowana i, co jeszcze bardzo ważne w tym wszystkim, desygnowana przez klub, który ma większość w Sejmie, bo to jest największy klub obecnie w Sejmie, Klub Prawa i Sprawiedliwości. Zaczęło się od złamania prawa pani marszałek Witek. Ja już nawet nie chcę komentować słów, jakie wypowiadał tam poseł Braun i w jaki szaleńczy sposób zachowywał się. Widać było, że to jest po prostu chęć zemsty i odwetu na marszałek Witek. Ale dziwiłam się tym wszystkim paniom z Platformy Obywatelskiej, z Lewicy, które tak dzielnie tutaj sekundowały tej sprawie i w efekcie doprowadziły do tego, że w tej chwili kobieta, tak jak podkreśliłam, która jest jak najbardziej predysponowana do pełnienia funkcji wicemarszałka, bo wszak była przez ostatnie lata marszałkiem i ma całą niezbędną wiedzę w tym zakresie, po prostu
nie została wybrana do prezydium Sejmu. To jest też złamanie zasad demokracji, dlatego że przecież największe ugrupowanie parlamentarne, Prawo i Sprawiedliwość, ma prawo do tego, żeby posiadać swojego reprezentanta w prezydium Sejmu, podobnie jak ma prawo go samemu wskazać. Więc tak naprawdę mamy do czynienia z sytuacją niebywałą, ale moje refleksje z tych pierwszych dwóch dni nie dotyczą tylko tego, ale dotyczą w ogóle sposobu, w jaki zachowywali się posłowie z lewej strony sali. Oni właściwie wykrzykiwali różne pogróżki w kierunku Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Jak państwo wiecie, ja nie jestem członkiem partii politycznej, ale jestem członkiem Klubu Prawa i Sprawiedliwość jako działaczka społeczna. I teraz to, co zobaczyłam, zarówno z punktu widzenia moich doświadczeń społecznych, jak i z punktu widzenia tego, że jestem też byłą opozycjonistką z opozycji antykomunistycznej, uświadomiło mi, że to jest po prostu, proszę państwa, jakaś absurdalna sytuacja. Wróciło stare w nowym płaszczyku. Otóż kiedyś groziła nam milicja obywatelska, mnie i wielu kolegom i koleżankom, między innymi marszałek Witek, a teraz grozi nam Koalicja Obywatelska. Tak naprawdę różnica żadna, bo obie te formacje mają przecież wsparcie byłych funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. I to w tym wszystkim jest najbardziej przerażające, że tak naprawdę nie wiem, czy wyborcy zdają sobie sprawę z tego, w jakiej obecnie znajdujemy się sytuacji. Ja tę sytuację oceniam jako, oczywiście ze względu na uwarunkowania zewnętrzne, na to, co się dzieje w Brukseli, na tą chęć zmiany traktatów, jako bardzo niebezpieczną dla Polski, ale jestem też przeświadczona, że ta sytuacja odbije się na wszystkich Polakach. Wcześniej czy później. Nowy marszałek Sejmu Szymon Hołownia wprawdzie zapewnia, że to miejsce dla Prawa i Sprawiedliwości w prezydium Sejmu czeka. Posłuchajmy może jego wypowiedzi. Zdarzyło się tak, że jedna z kandydatek, pani Elżbieta Witek, zgłoszona przez Klub Prawa i Sprawiedliwości, nie uzyskała akceptacji Izby na funkcję wicemarszałka. Rozumiemy, że taka była właśnie ocena Izby, do której ma prawo, ocena posłów, którzy z panią marszałek mieli okazję wcześniej współpracować, ale to nie zmienia zasady. Co do zasady, jak mówię, standardy demokratyczne są w pełni przywrócone. I to miejsce, i gabinet na przedstawiciela czy przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości będzie cierpliwie oczekiwać. Ja będę się bardzo cieszył, jeżeli ten skład prezydium zostanie uzupełniony. Jak należy odczytywać słowa pana Hołowni? No cóż, pan Hołownia w dalszym ciągu myli studio telewizyjne z salą sejmową. I umówmy się, że to jest rodzaj komedii, którą odgrywa. No jak można mówić o standardach demokratycznych w okolicznościach, które przytoczyłam? O jakich standardach demokratycznych pan Hołownia mówi? Obok demokracji to ci państwo nawet nie stali. Zresztą jakby rozwijając ten temat, no ja zwracam uwagę, że jakby niekwestionowany lider tej całej koalicji, która się buduje, tej koalicji większościowej, Donald Tusk, to jest przecież ta osoba, która wprowadziła z powrotem na brukselskie salony i do polityki starych komunistów, których z ledwością odpiłowaliśmy przed laty od stołków, i to w sensie literalnym i personalnym, bo to są te same osoby, to jest na przykład Leszek Miller. Także Donald Tusk nie ma żadnego moralnego tytułu, żeby opowiadać o demokracji, tym bardziej, że ta cała opozycja, którą mieliśmy przez ostatnie lata do czynienia, jakby samozwańczo nazwała się demokratyczną. To nie jest żadna opozycja demokratyczna. Demokratyczną opozycją byłam ja i wielu moich kolegów, bo walczyliśmy z reżimem komunistycznym. Ci ludzie walczyli z legalnie i demokratycznie wybraną władzą PiS od momentu, kiedy ta władza została przez PiS przejęta. I od momentu, kiedy ta władza została przejęta, realizowali ten swój podły plan ulicajski. I to, co się wydarzyło w Brukseli, skandaliczne w stosunku do naszych posłów, to, o czym mówił węgierski europarlamentarzysta, to wszystko to są efekty właśnie pokrętnych, nikczemnych i zdradzieckich wobec Polski działań ze strony Donalda Tuska i jego ekipy. Pani poseł, a może to jest także wieloletnie doświadczenie pani byłej marszałek Sejmu, pani Elżbiety Witek, jej erudycja była bardzo chwalona podczas prowadzenia posiedzeń Sejmu. Jest tu jakąś przeszkodą wobec, mówiąc szczerze, tej mizerii po drugiej stronie? Może oni po prostu boją się tego ogromnego doświadczenia?
Oczywiście, że się boję, dlatego że pani marszałek Witek właśnie z racji na swoje przygotowanie, doświadczenie, erudycję i klasę na pewno stanowiłaby dla nich pewien problem, bo w tej chwili w tym prezydium Sejmu znalazły się osoby, można powiedzieć, niedoświadczone, tak? Natomiast drugi problem jest też taki, że w mojej ocenie tego typu osoby jak Donald Tusk, jeżeli już popełnią tak nikczemne czyny, do jakich on się dopuścił względem Polski, względem własnych rodaków, muszą mieć chyba jednak przy jakichś resztkach przebłysków świadomości również i kompleksy względem takich ludzi jak pani marszałek Witek. No przecież Donald Tusk jest tą osobą, tak jak powiedziałam, która tak naprawdę zaprzepaściła wysiłek wielu Polaków, którzy starali się odsunąć komunistów od władzy. On ich z powrotem do tej władzy dopuścił. To jest odpowiedzialność osobista Donalda Tuska. I to, że może się czuć zakompleksiony, czy ludzie z jego bezpośredniego otoczenia, autorzy resetu i cała ta hucwa, która się wokół Donalda Tuska wykreowała, może się czuć zakompleksiona, zażenowana czy zagrożona przez osoby pokroju pani marszałek Elżbiety Witek, mnie to w ogóle nie dziwi. Natomiast ja powiem tak, ja jestem nowo upieczoną parlamentarzystką, to jest moja pierwsza kadencja, ale ja też nie zamierzam się godzić na to, żeby mi wygrażano w sali sejmowej, a marszałek Hołownia, który ma usta pełne frazesów o demokracji, kompletnie na to nie reaguje. Ja zresztą w ogóle uważam, że te wybory tego marszałka też się odbyły z pewnym, że tak powiem, naruszeniem, bo przecież posłowie nie byli dokładnie doinformowani na temat chociażby wykształcenia marszałka Hołowni, który nie posiada wykształcenia wyższego. Jest to chyba pierwszy marszałek polskiego Sejmu bez wykształcenia wyższego w ostatnich latach. Natomiast kiedy jego sylwetka była przedstawiana przez pana posła Kosiniaka-Kamysza, jakoś tak pewne wątki umknęły i do mnie na przykład w dniu dzisiejszym dzwonili wyborcy ze Stalowej Woli, zupełnie nie z mojego okręgu, ale znają mnie głównie z telewizji, z moich wypowiedzi i działań i prosili, żeby taką uwagę też przekazać, że oni jako wyborcy się czują zażenowani, że to w taki sposób się stało. Natomiast ewidentnie widać, że ta druga strona, która od lat próbowała wrócić do władzy wszelkimi możliwymi metodami, nie cofnie się przed niczym. To, co się dzieje w Sejmie, już powoli nie przypomina Sejmu. Nie wiem, czy ze względu na formę okrągłą niektórzy doszli do wniosku, że można z Sejmu zrobić cyrk, ale faktycznie to wygląda dość groźnie. Natomiast ja się zastanawiam, jakie będą następne kroki, bo przecież we wtorek mamy się zająć między innymi chyba sprawą aborcji. I to dopiero będzie dyskusja. I przy takim klimacie, przy takiej niesubordynacji, przy takim też nieudolnym w mojej ocenie prowadzeniu tych obrad przez marszałka Hołowni, który odmawiał głosu konstytucyjnym ministrom, którzy mieli prawo mówić. Próbował nam wmówić, że się umawiał z nami na jakieś 3-minutowe wypowiedzi, co oczywiście też jest nieprawdą, bo nie było głosowania w sprawie długości wypowiedzi, a co za tym idzie, nikt się z nikim nie umawiał. To są takie jakby dowody świadczące o tym, że on nie do końca chyba sobie... Może nie do końca dorósł do tego stanowiska, no bo tutaj, tak jak już pani wspomniała, żadnego doświadczenia poważnego nie widać. Pani poseł, i na zakończenie, jak pani króciutko skomentuje zablokowanie kandydatów Prawa i Sprawiedliwości, po pierwsze do KRS-u, który był do tej pory zwalczany, a teraz już jest bardzo dobry, bo nasi są w KRS-ie, i zablokowanie również wyboru pana Marka Pęka na wicemarszałka Senatu. No to jest właśnie kolejny krok pokazujący, w jaki sposób będzie działała ta koalicja. Właściwie można ją śmiało nazwać koalicją ośmiu gwiazdek, bo i poziom, który reprezentuje część z tych wybrańców narodu, naprawdę wpisuje się w ten pomysł ośmiu gwiazdek. To są ludzie, którzy po prostu naprawdę nie cofną się przed niczym, będą blokowali w tej chwili największe ugrupowanie parlamentarne, czyli Prawo i Sprawiedliwość, praktycznie we wszystkim. Natomiast ja zwracam państwu uwagę na te Himalaje hipokryzji, które się z tym łączą. No, jak można, tak jak słusznie zauważył minister Czarnek, mówić, że czegoś nie ma, czyli według nich KRS nie ma, bo jest nielegalny, a następnie wybierać kandydatów do tego ciała, o którym się mówi, że nie istnieje. No to jest jakaś paranoja. No tak, tak?
słowa demokracja też będą odmieniane przez wszystkie przypadki, ale w tym wypadku będzie to słowo kompletnie puste. Dziękuję bardzo pięknie za tę wypowiedź. Przypomnę, była z nami europosłanka Agnieszka Wojciechowska-Van Heukelom, przepraszam, posłanka do Sejmu Rzeczpospolitej, reprezentująca Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo serdecznie, a państwa zapraszam za kilka minut.